Zastanawiasz się, jak używać map Google bez internetu offline? Już pokazuję. Przede wszystkim należy uruchomić aplikację mapy. Wspomnę, że aplikacja mapy jest w zasadzie domyślnie zainstalowana w większości telefonów systemem Android. Kolejno klikamy w prawym górnym rogu ikonę naszego zdjęcia profilowego w tej aplikacji. Teraz wybieramy zakładkę mapy offline. I tutaj mamy informację, aby właśnie korzystać z map w trybie offline, należy najpierw pobrać tą mapę i później będzie można wyszukiwać miejsca i wyznaczać trasy offline na bazie właśnie tej mapy pobranej. Więc teraz, aby pobrać mapę, wybieramy zakładkę Wybierz własną mapę i tutaj pojawi nam się właśnie mapa i teraz musimy wykadrować ręcznie obszar na tej mapie, z którego będziemy chcieli korzystać offline. Więc po zaznaczeniu już obszaru klikamy na dole pobierz i taka mapa zostanie pobrana do naszej pamięci telefonu. Więc klikamy pobierz, no i trwa pobieranie. Teraz musimy zaczekać na pobranie tej mapy do pamięci telefonu. Mapa została pobrana, więc teraz wracamy się o jeden widok do mapy i teraz spokojnie możemy wyłączyć Wi-Fi oraz właśnie sieć, czyli internet i korzystać z tej mapy właśnie offline, bez internetu. Więc sprawdźmy, czy to działa. Więc w polu wyszukiwania wpiszmy na przykład Pałac Kultury, następnie klikamy trasa, wybieramy lokalizację, załóżmy, że to będzie lotnisko. No jak widzicie, mapa jest już tutaj, w zasadzie trasę nam wyznaczyła. No i klikając właśnie podgląd, mamy dostęp do tej mapy, do nawigacji. Jak widzicie, mapa właśnie działa i cała nawigacja funkcjonuje bez internetu na podstawie mapy, którą wgraliśmy. Poza tym mamy tutaj informacji na dole, że jest offline. Informacji, której nie otrzymujemy, będąc właśnie offline, to informacje, które są zazwyczaj wyświetlane o natężeniu ruchu. Te informacji właśnie nie uzyskamy na mapie offline, ale z pozostałych funkcji możemy, jak widzicie, spokojnie korzystać, więc możemy wyznaczać trasy w obrębie właśnie tej mapy, którą zaczytaliśmy i ściągnęliśmy do pamięci naszego telefonu, no i po prostu nawigować poprzez dany obszar. Więc jeżeli nie wiedzieliście, jak korzystać z mapy offline Google bez internetu, to jest właśnie sposób, aby z takiej mapy korzystać. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!